Cześć moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie w prezentacji postaci z LEGO Batman 3 poza go tam. Dzisiaj chciałbym wam przedstawić postać Vixen. Vixen, tak się nazywa ta postać. Pochodzimy sobie nią, troszkę wam ją zaprezentuję, zobaczycie mniej więcej jej widoki, wdzięki i tak dalej. Poprawiłem sobie mikrofon. Zaraz tutaj ją obadamy. Zobaczcie, jest to osoba czarnoskóra. Ma czarną skórę ta osoba, Vixen. Jest taka kreowana na taką troszkę dziką, taką drapieżną. Jak widzicie, ma te kolce takie tutaj na szyi, naszyjnik z nie kolcy, tylko z kości. Tak samo przepaskę. Umieśniona postać kobieca na żółto czy na pomarańczowo. To jest żółć, chyba taki ciemny żółć, jeżeli chodzi o stroje. Jak widzicie, jest taka agresywna troszkę, patrzcie, bardzo śmiesznie może w różny sposób może poruszać się, raz na korzystając także z swoich rąk, dwa z, słuchajcie, prosto jak normalny człowiek, na nogach, postawa wyprostowana, widzicie, różnie bywa. Jak obracamy w bok, w lewo i w prawo, to wtedy ta postać, widzicie, jak idziemy prosto, to po pewnym czasie pewnie pójdzie prosto. Jak skręcamy w boki, to biega tak na czworaka. Zobaczmy jej umiejętności. Jak widzicie, są to takie zwykłe ataki, moi drodzy. Czekajcie, tego nie zniszczyłem jeszcze teraz. Zwykłe ataki pod H, gdzie ona bije się, pyk, pyk, pyk. No i tak to mniej więcej wygląda. Poniszczmy sobie tu wszystko. Ja już nie potrzebuję więcej w sumie pieniędzy do Lego Batman, bo mam ich, jak widzicie, kilkadziesiąt milionów, więc to jest dużo poza limit, jakby nie było. Zobaczmy, czy ona coś robi przytrzymując H. Nie, ma tutaj te kombinacje ciosów, jak widzicie, klikamy. Zobaczmy, pod K ma, widzicie, ten tryb, gdzie możemy znaleźć jakieś pułapki, jakieś ukryte rzeczy. Nic więcej nie ma. Może latać, jak widzicie, nasza postać. W locie nie może strzelać, z tego co zauważyłem. Tu można coś zbudować, z tego co widzę. Ok, może coś zbudować, ale nie kompletnie. A, jest na kompletne są te części. Jak widzicie, możemy ją... I taka umiejętność, słuchajcie, taka animacja. Skok z wyskoku. Jak pantera, jak tygrys jakiś, moi drodzy. W ogóle wejdźmy sobie, bo tu są różne portale, w których myśmy nie byli. Na przykład Kwart jest tutaj portal. Możemy zwiedzać sobie te części, te mapy. Przy okazji zaprezentuję wam, jak wygląda ta postać. To się nam na pewno przyda. Wow. No tu widzę ostro. Właśnie, to jest ten nasz kolega, kaczor. Możemy tu wycieczkę sobie zrobić, urządzić, odblokować więcej postaci, co jest w sumie nam totalnie niepotrzebne. Co to jest pod K? Aha, możemy wybrać sobie postacie, ale to i tak możemy z automatu zrobić. Możemy pochodzić, jest to malutka planeta, jak widać. Bardzo mała. Wow, zniszczyliśmy jakieś, słuchajcie, tutaj urządzenia. Dobrze, że ta planeta jest mała. Nie będziemy mogli się... O, tu jakieś, słuchajcie, klejnoty. Szkoda, że ich nie można podnieść. Nie zgubimy się dzięki temu w sumie. By nie było. I pozwiedzamy sobie. Ja wam w międzyczasie też zaprezentuję tę postać. Bo jednak warto. Może sobie pochodzić nią, zobaczyć co i jak. Szkoda, że ona nie ma dodatkowych umiejętności. Opa. Jak widzicie, w ten sposób też można zbierać te monety. Trochę już i tak ich mamy. O, tu jest jakiś mostek. Ciekawe, co się wydobywa w tej planecie. Tu nie możemy podejść. Jak widać. Tutaj tylko Batman może coś zdziałać. Ale to nie będziemy robić. No i tak to wygląda. W ogóle to ja się chyba zgubiłem. Tak. Wycieczki, słuchajcie, możemy sobie oglądać tutaj. No ja już się nie mogę doczekać na LEGO Dimensions. Gra już wyszła, tylko że ja jeszcze jej nie mam. Mam nadzieję, że uda mi się ją dostać. W Polsce dopiero od 30 września będzie można ją zamawiać. Mam nadzieję, że uda nam się to zrobić. Uda nam się ją zamówić. Możemy sobie na... Słuchajcie, na Księżyc. Tutaj Batman jest. Wyjść. Księżyc wygląda następująco, moi drodzy. Patrzcie, Ziemia tam. Naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Jesteśmy na Księżycu. To jest stacja Ligi Sprawiedliwych. Okej. No i zobaczymy, co z tym LEGO Dimensions. Tak jak mówię, no osoby, które mieszkają w Anglii, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, ogólnie mówiąc, te wszystkie kraje, które składają się na Wielką Brytanię, no to oni to, słuchajcie, mogą sobie już grać. Od 27 premiera była, tylko my Polacy to nie mamy w ogóle polskiej premiery. LEGO Dimensions nie ma. Szkoda troszkę, no ale cóż, co zrobić. Może uda mi się załatwić te LEGO Dimensions i razem sobie wspólnie pogramy, tylko że ono będzie po angielsku, ale to myślę, że jak was przeprowadzę przez tą grę i będzie polski komentarz, to wow, jak podskoczyłem, to będzie troszkę inaczej, będzie lepiej dla was. Możemy tu niszczyć sobie różne przedmioty i trzeba by było oczyścić Księżyc, słuchajcie, tak jak powinno być. Wow, tutaj jest ta jej moc. No powiem wam szczerze, że bardzo dużo jest tych postaci w LEGO Dimensions. Tak samo w tym LEGO Batman 3, który teraz gramy. No, ale patrzcie, tu są jakieś miśki na Księżycu, ciekawe. No, ale, słuchajcie. No, tu są złote sztabki. Jak Vixenem nie grałem tą postacią, nie miałem okazji, odblokowałem ją kiedyś tam, już nie pamiętam kiedy, szczerze mówiąc, ale mimo wszystko fajnie też się nią pograć, wam ją pokazać, zaprezentować jej moce. Fajnie, że jest taka mobilna, że może latać. Szkoda, że nie ma jakichś laserów, jakichś innych tutaj ciosów. Jeszcze możemy też pochodzić sobie po stacji badawczej. Zawsze. Siupa. Już tu Batmanem zrobiliśmy. Była taka moja rozgrywka, gdzie chodziłem po Księżycu i wykonywałem tutaj wszystkie zadania. No tutaj mogę na razie nawet pozbierać pieniądze. Nie wiem, co z nimi mam robić. Ciekawe, czy graliście w ogóle w LEGO Batman 3, ktoś z was grał może? Dajcie znać, dajcie im jakąś informację. Ta postać też może kopać, bo ma te pazury, więc to jest akurat na plus. Może sobie ona kopać. A widzicie, tu już wyciągnąłem, co miałem wcześniej. Wow, widzieliście, jak wystrzeliła? To było ciekawe, moi drodzy. No ale tutaj da się w ogóle przybliżyć tą postać. Tak oddalona tu wygląda. Dałoby się wejść do bazy księżycowej. Właśnie, jesteśmy już z powrotem. Tu ją lepiej widać, tą postać. Nie wiem, czy ją wam pokazałem w całej okazałości. W całej krasie. Po klasie. No, na grzbiecie też ma, na plecach też ma ten strój i te, słuchajcie, zęby tygrysie. Może troszkę oddalę ją. No właśnie, tak wygląda ta postać. Bardzo fajnie, ja wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Trzymajcie się, pozdrawiam, to była prezentacja postaci. Cześć!